Witam wszystkich, przede wszystkim moich przyjaciół i administratorów witryny YouTube. Dzisiaj otrzymałem taką wiadomość od administratorów YouTube, więc ja to może zacytuję. Drogi użytkowniku Józef Biega, dostęp do następnego materiału został przez nas wyłączony w wyniku powiadomienia od osoby trzeciej, to znaczy telewizja Polsat i inne, stwierdzającego, że dany materiał narusza prawa. Piotr Wolowicz, patriota, i tutaj jest podany link do tego filmu. Powtarzające się przypadki naruszania praw autorskich spowodują usunięcie konta i wszystkich filmów, wideo przesłanych na to konto. Aby zapobiec, usuń wszystkie filmy wideo, do których nie masz praw, a także nie przesyłaj kolejnych filmów, które naruszają prawa autorskie innych osób. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony praw autorskich, w serwisie YouTube przeczytaj porady dotyczące praw autorskich. Ja tutaj chciałem dodać, że wcześniej administratorom witryny YouTube nie przeszkadzało to, bo kiedy jakieś tam kręciłem filmy, to przychodziło mi tylko powiadomienie, że nie masz praw autorskich, ktoś może się upomnieć o prawa autorskie, jak na przykład tam kręciłem jakieś tam filmy Doktor Żwago i tam jakieś fontanny w Polanicy, czy Polanicy z drugiej chyba, no, od kolegi wziąłem to z komórki, to zostałem tylko powiadomiony. A obecnie, kiedy film jest o tematyce, przedstawia tematykę patriotyzmu, Piotr Wolowicz zaśpiewał piosenkę Rosiewicza, miał bardzo duża oglądalność. Tak jak tutaj podaję w tej chwili w moim kanale, film został przez parę dni obejrzany przez 10261 oglądających, widzów, i dużo było bardzo komentarzy. Tu pokazuję, 89 komentarzy było przed, nie wiem, to 25 marzec zamieściłem, a 28 dzisiaj mamy 89 komentarzy. Komentarze były różne, ja tam apelowałem, żeby nie zamieszczać wulgarnych komentarzy, ale niektórzy zamieszczali, usuwałem niektóre, jak zauważyłem, ale no, cały czas nie mogę siedzieć w witrynie i usuwać komentarze, prawda, bo też mam inne obowiązki. Ale o tym przestrzegałem, żeby, i prosiłem w komentarzach, żeby nie zamieszczać wulgarnych postów. Także tutaj trzeba stwierdzić, jak to jest napisane właśnie w moim kanale, że film wideo został wyłączony, dopasowano treść należącą do strony trzeciej i wyświetl informacje na ten temat. To tutaj informacje, które tu mi zamieścili, że twój film wideo, Piotr Wolowicz patriota, może zawierać treści, które należą do tych podmiotów lub jest przez nie administrowana. Podmiot to jest ja Polsat i inny typ treści, treść aktualizowana. Przepraszam. W rezultacie film nie jest już dostępny w YouTube. Co należy zrobić? Jeśli nie masz na to pozwolenia, nie przesyłaj do YouTube cudzej wartości chronionej prawami autorskimi. Pamiętaj, że samo kupienie płyty CD lub DVD nie stanowi takiego pozwolenia. Co mogę zrobić w związku ze stanem mojego filmu wideo? Pamiętaj, że stan filmu może ulec zmianie, jeśli zasady wybrane przez właścicieli treści zostaną zmienione. Warto okresowo sprawdzać, czy zostały udostępnione nowe opcje. Jeśli uważasz, że roszczenie jest wynikiem błędu lub masz inne prawo do korzystania z objętej nim treści, możesz złożyć roszczenie wzajemne. Pamiętaj, że w twoim kraju zamieszkania mogą grozić poważne konsekwencje prawne za złożenie nieprawdziwego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich za pomocą tej procedury lub złożenia takiego zawiadomienia w złej wierze. Uwaga! Powtarzające się naruszenie praw autorskich spowoduje zawieszenie twojego konta wraz z zawartymi
na nich materiałami wideo, aby do tego nie dopuścić, usuń wszystkie filmy wideo, do których nie masz praw i unikaj przesyłania kolejnych filmów wideo naruszających prawa autorskie innych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony praw autorskich w YouTube, zapoznaj się z naszym przewodnikiem porady dotyczące praw autorskich. To byłoby tyle odnośnie tego. Moje refleksje są takie, że to jest po prostu śmieszne, co tutaj administratorzy YouTube robią z narodem polskim. No, chodzi mi głównie o naród patriotyczny, o tę część narodu patriotycznego. Po prostu robicie sobie kpiny z nas, znaczy, że my mamy nie istnieć tutaj, tak, prawda? Na pewno tak się nie stanie, ponieważ my żyjemy, mamy twarde kręgosłupy moralne i tylko możecie nas unicestwić fizycznie, a my działalnością swoją na pewno nie doprowadzimy do tego, że sprzedamy, tak jak sprzedaje się Polskę i jej gospodarkę od 89 roku, od 45 roku nasi sprzedawczycy służyli i zdrajcy służyli Moskalowi, dzisiaj się służy panu z Brukselki, nie? Także ci ludzie, którzy są patriotami, na pewno się nie ugną także różnymi jakimiś szykanami czy administracyjnymi metodami, na pewno nas nie złamiecie. Jedynie możecie nas unicestwić fizycznie, tak na pewno nas nie złamiecie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół z YouTube, pozdrawiam wszystkich patriotów w Polsce i za granicą, bo szczególnie ta opcja patriotyczna, Polonia zagraniczna, szczególnie tych pozdrawiam. Oni bardzo kochają swój kraj. Także bardzo pozdrawiam wszystkich. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Szczęść Wam Boże, kochani.